Marek Opaska prezentuje Wierszykowe Pomagajki. Bezproblemowe zakupy. Czyta Bajkowy Tata. Tomek był chłopcem bardzo mądrym i ciekawym świata. Interesował się, jak samochód jeździ, łódka pływa czy samolot lata. Chciał wiedzieć, z czego się drogi i domy buduje oraz jak to jest, że różne rzeczy w sklepie, a nie na polu się kupuje. Swoją ciekawość i otaczającym światem zainteresowanie przejawia od zawsze, odkąd tylko rano zje śniadanie. Wszystkiego musi dotknąć, obejrzeć czy posmakować, nawet jeśli później musiałby tego żałować. Mama zwykle z takiego poznawania świata nie robiła problemu. Starała się zapewnić wszystko, co najlepsze swojemu synkowi zdolnemu. Bo jak się czegoś dziecko ma nauczyć, jak nie przez doświadczenie własne? Nawet jeśli to oznacza wchodzenie w jakieś pomieszczenie brudne i ciasne. Jedynie podczas wyjazdów na zakupy do marketu mama się zmieniała. Od swojego synka bezgranicznego posłuszeństwa i uwagi wymagała. Nie prosiła, nie pytała, tylko ciągle się denerwowała. W tak strasznym i niebezpiecznym miejscu jak market tylko ona decydowała. Dla Tomka market był miejscem jak każde inne, korzystał więc z okazji, a ręce miał bardzo zwinne. Tu coś przewrócił, tam schował się pod regał. Raz nawet wszedł na taśmę przy kasie i prawie sam siebie sprzedał. Mama tylko ciągle krzyczała i się denerwowała. Nie rób, nie wchodź, nie dotykaj. Tomka ciągle krytykowała. Szaleju się napiłeś? Czy rozum w domu zostawiłeś? Pytała. Dziecka własnego potrzeby i prośby ignorowała. Zobacz, jak tam ta dziewczynka w wózku siedzi grzecznie, a ten chłopczyk nigdzie nie biega jak ty i jest bezpiecznie. Tamten za to nie stęka o kupno czegoś jak ty wiecznie. Mam tych zakupów z tobą, mówiła mama, dość już serdecznie. W domu za to sytuacja zmieniała się diametralnie, jakby wszyscy stawali się innymi bohaterami wirtualnie. Mama z Tomkiem rozmawiała czule i pytała o zdanie jego, a on był jej pomocnikiem i najlepszym kolegą. Uświadomili sobie tę zachodzącą po przyjściu do domu zmianę, kiedy raz na zakupach w markecie tata zastąpił mamę. Na początku zaczęło się od krzyków i nieposłuszeństwa, jednak później spokój i opanowanie dopchały się do pierwszeństwa. Usiedli więc po powrocie wszyscy we trójkę przy stole i ustalili, że nie mogą być dla siebie jak te denerwujące z szafy mole. Tym bardziej, że sytuacja miała miejsce tylko na zakupach, a na co dzień wszyscy się zgadzali, jakby chodzili w jednych butach. Sklep, boisko czy szkoła to nie ma większego znaczenia. Wszędzie dla dziecka jest dobre miejsce do radosnego się bawienia. Trzeba tylko wcześniej, przed wyjściem z domu, ustalić pewne zasady, żeby było wiadomo, co wolno komu. Jeśli chodzi o mamy i Tomka cotygodniowe na zakupy wyprawy, brali zawsze kartkę i długopis, zapisując niezbędne produkty i ważne sprawy, żeby już w sklepie, zgodnie z rodzinną umową, nie kłócić się i nie złościć na siebie o kolejną zabawkę nową. Jeśli coś wyjątkowo Tomkowi się spodobało, miał on w plecaku własną kartkę małą, na której wszystko lądowało. Wtedy, jak ktoś z rodziny, na przykład na święta, miał pomysłów dla Tomka mało, to od razu całą listę marzeń zakupowych mu się prezentowało. Jeśli to nie wystarczało i ciągle na zakupach nerwy się zdarzały, mama przed samym wyjściem przygotowywała posiłek mały, aby podczas zakupów wśród pysznego jedzenia kiszki na marsza nie grały i od razu dobry humor był i uśmiechy się pojawiały. Ostatnie rozwiązanie naszej mamy super pomysłowej było zabieranie dla Tomka z domu jakiejś jego ulubionej zabawki nowej, dzięki czemu Tomek miał ciekawe, likwidujące nudę zajęcie i nie wiercił się już ciągle z nudów na swej ścierpniętej od długiego chodzenia pięcie. Mama dodatkowo w domu i na zakupach trochę wyluzowała. Gdy robiła listę zakupów, to syna o opinię pytała. Za każdym razem, co najważniejsze, była bardziej wyrozumiała. Przede wszystkim bez pośpiechu w to, co mówił jej synek, dobrze się wsłuchiwała. Zakupy z dziećmi to temat nieskończony. Dla jednych to mordęga i od wyjścia z domu krzyczą „Jestem już zmęczony”. Dla innych to radość wielka i zabierają do marketu zabawek ulubionych wagony. Inne dzieci traktują market jako poligon do zabaw, a rodzic jest przez to wykończony. Musicie, dzieci kochane, to, co jest dla was lepsze, ustalić w swych główkach same. Co najlepiej zmienić, żeby nie dochodziło już do kłótni w sklepie, zapytajcie swoją mamę. Pomysły tu zapisane są tylko małą propozycją i podpowiedzią. Sami w serduszkach zastanówcie się dobrze nad rozwiązaniami i poprawną odpowiedzią. Pytania i zadania do wykonania wspólnie od Tomka. Napisz albo narysuj osobę, z którą najczęściej chodzisz na zakupy. Punkt drugi. Z kim najbardziej lubisz chodzić na zakupy? Pisz albo opowiedz chociaż 2 powody, dlaczego akurat z tą osobą. Punkt trzeci. Co najbardziej lubisz w zakupach i dlaczego? Powiedz albo napisz chociaż 2 przykłady. Punkt czwarty. Co najbardziej denerwuje cię w zakupach? Co można zmienić? Powiedz albo napisz chociaż 2 przykłady. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam bajkowo, Bajkowy Tata.